No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z gry Biomutant. Ostatnio był live przedłużany z tej gry, tak? Udało nam się trochę porobić poboczniaków. Udało tak mi się trochę zmienić broń. Jak widzicie, już nie mamy broni ogniowej, tylko teraz mamy połączenie pioruna z trutką. Wiecie co, szczerze? Trochę zrypałem, bo wydaje mi się, że jednak ta broń ognista była o wiele lepsza. No ale cóż, no... teraz niestety musimy latać z tym piorunochronem, coś takiego. No bo tamta broń już poszła do zniszczenia, do... no do roz... jak to się nazywa? Rozwalenia, no. Rozłożyliśmy tą broń, tak. Zrobiliśmy z nich po prostu śmieci i pododawaliśmy sobie. No i teraz będziemy działać na tej zasadzie. Więc dzisiaj kontynuujemy naszą główną fabułę. Dostaliśmy tutaj questa od naszego byłego... czy byłego, aktualnego też przyjaciela, który też dorósł. To jest mniej więcej typ, którego braliśmy i robiliśmy quest, jak byliśmy dzieciakiem. To on nas nauczył grzebać w złomie i zbierać tam różne części. Więc dzisiaj mamy zlecenie od niego, mamy się udać do śmierci sfery. Zobaczymy mniej więcej, co tam będzie nas czekało. Więc lecimy, z grą. O, to jakaś już interakcja jest. Zobaczmy, co tu nas czeka. Śmierci sfera. Opowiem wam, że dość mroczny klimacik. Zobaczymy, co tu będzie. O Jezus, jeszcze duszno sfera. Na każdym kroku. Lepiej na siebie uważaj. Istota, która ledwo oddycha, ledwo żyje. Aha, i tutaj mnie też dusi. Ja tutaj? Już tęsknisz za niebem, prawda? A, czyli to jest śmierci sfera, tak? Tu mi nabija punkt, ale tu już nie. Więc dobra, tutaj się udamy dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednią dużą odporność, nie? Dobra, a na razie jak dopóki tutaj możemy latać, to poszukajmy po bokach jakichś rzeczy do zbierania. Okej, tu nic nie ma. Tu już widzę, że będzie dość ciekawie, ale w ogóle jak tu jest ciemno. Mogę się tu dostać? Mogę. A i nawet tu jest mój cel, żeby wejść. Zgadza się, czy nie? O, tu będzie grubo, wam powiem. Dobra, na razie pozbierajmy, jak mamy jakieś tutaj rzeczy. Mocowa maska. Okej. Tu są jeszcze jakieś śmieci do zebrania? Nic nie ma. O Boże, nienawidzę tych questów, ale okej. Dotrzyj do drzwi, czy mam się dostać do tego złomu? Leć. My tylko nie spadli. Wydaje mi się, że jest dość prosto. Dobra, leć. Dobra, nie było tak źle, szczerze. Dobra, biopunkty. No, mamy się udać tam aż. To już nas powoli zaczyna dusić. Więc... dawaj, 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 dawaj. Jest. Też szkoda, że nie mamy odpowiedniej odporności do tego, ale wbiliśmy teraz biopunkty i nie wiem, czy właśnie z biopunktów nie można było odporność sobie wyrabiać. Dajcie mi chwilę, mutacja, biogeny, nie to, lepsza odporność, ale nie ma odporności na to. Mamy problem. No to po tej strefie niestety tak będziemy musieli skakać. Dobra, spadło nam do końca. Ale tu już dość szybko zebraliśmy ten złom. Okej. To jak na złom? I to było to, czego tak bardzo szukaliśmy? Halo, puchcie. Piewogniot. Dobra. Wspaniale jest zacząć nowy dzień. Dlaczego nam przełączyło na poboczniaka? A jest, wróć do gizma. Czemu nam pali się poboczniak, a nie główna misja? Coś tu poszło nie tak. Dobra, no wiemy, jaka jest mniej więcej do niego droga. Zobaczmy, czy tu możemy się jakoś dostać, czy musimy całą tą drogę przebyć z powrotem. Chyba niestety, a będziemy musieli tą całą drogę, przebyć z powrotem. Więc tu już się zaczynamy dusić. Okej, po tej lince. Tu nie ma miejsca na zawroty głowy.
Dobra, no. Skacz. Dobrze, że możemy skakać, bo tak byśmy na pewno spadli. Dobra, no szczerze, to nie będzie jakieś trudne. Wydawało mi się, że to będzie o wiele trudniejsze. Ale nie tutaj. Widzicie, już drogi powrotnej zapomniałem. Jakby co, sorry za mój głos, ale no ja jestem po robocie, więc może być odczuwalne takie trochę charczenie w moim głosie, nie? Tak z reguły mam. Dobra, tu już nic nie szukajmy, tylko wracajmy do tego całego gizma. Mówię, dobrze, że to nie jest daleko, więc jakoś nie odczujemy zbytnio tych skutków dusznosfery. Dobra, mam coś dla ciebie. Robotaju dla nas robisz. O, jak fajnie. Mówi, że to wystarczy, by przywrócić Mektona do działania. Okej. Masz już silnik, zalewacz paliwa, broń i łapisieć. Brakuje pancerza i odpowiedniego zapasu tlenu. Czy mnie nie łapiś sieć? To jakąś sieć będzie. Czym jest zalewacz paliwa? O. Stworzył urządzenie sące, by Mekton mógł wykorzystać czarną smołę do natychmiastowego uzupełnienia paliwa. Mhm. Możesz dzięki niemu oczyścić także kałuże pełne gluta, aby w ten sposób dotrzeć do niedostępnych wcześniej terenów. O, fajne. Pracował nad kolejnym projektem związanym z Mektonem, pewnym działem. Niestety potrzebuje do niego amunicji. Ma na myśli skwipy. Odpowiednio wytresowane mogą odwrócić uwagę puchcia wielkucha. Jeśli szukasz skwipów, musisz pogadać z Mugiem. Wie mnóstwo o wszystkich żyjątkach, które przetrwały apokalipsę. Niestety, to znaczy, że musisz się udać w głąb śmierci sfery za obóz Muga w Stromi Głębi. Gdy namierzysz Muga, wyjaśni ci, gdzie szukać skwipów. Okej, okay. A co to jest ten cały skwip? To dość zadziorny i wytrzymały stwór, który chętnie posłuży za żywą amunicję. A, czyli taki odpowiednik tych całych kartek, tak? O, dostosowanie Mektona. Wierzchowiec, okej. Okay. Fajnie, jesteśmy robotem, ale bosko. Widzę, że nie naliczają nam się te punkty. Wchłanianie oleju. Okej. Okay. Mam podejść i tu wciągnąć. Ej, boski, jest ten robocik. No, fajne to jest. Dzień się rozkręca. A co tam było? Ha, i też możemy łowić jakieś tam rzeczy z tego. I mamy gacie, ale nie lepsze od tych, co mamy. Let's go. Fajny ten robot. Wow, jest boski. Naprawdę. Oleją Małpiszona jest równie solidny jak on sam. Wyobrażasz sobie, jak wyglądało to miejsce, zanim wszystko zalał olej śmierci? A tu mamy te tak jakby potworki. Mogę coś z nimi zrobić? No dobry, przycisk naciskam, tak? Nie, muszę z nimi walczyć. Kurde, myślałem, że to moja taka rękawica duża. A bij się z nimi. No i fajny jest ten robocik, no. Dobra, uciekamy już od nich, bo widzę, że to jest niekończąca się walka. Lepiej wstrzymaj oddech, zanim ruszysz dalej. Wkrótce ujrzysz zapierające dech w piersi krajobrazy śmierci sfery. Jest takie postapo. W świecie drogi podobne do tej naprawdę gdzieś prowadziły. Teraz najczęściej prowadzą do katastrofy. Nie, ale fajna jest ta gra, lubię. Naprawdę, graficznie jest ta gra fajna. Mówię, mam nadzieję, że nie będzie się nic z tego dalsza część gry opierać, tak jak teraz walczymy z jakimś puchciem. Że właśnie... O, ale tam jest zapis. Czy ja tam mogę wskoczyć? Mogę się chyba wciągnąć, czy nie?
O Jezus, dobra. Teraz to mnie wciągnie. To stromi głębia. Nie mogę. Klif, którego uczepił się mógł. A i tu jest ten typo, tak? Danie, musimy wyjść z tego robota? Możemy skoczyć po tym jakoś. A nie, to już by było zbyt proste. Teraz musimy zaryzykować. Okej, okay, wyskakujemy. Ciężko tu o jakieś życie. Ciesz się, że jest dolina. Nie smógł. Diowa. Jest pod wrażeniem, widząc cię tutaj. Uważa, że dawno powinno być po tobie. Widocznie mało kto jest tak twardy i sprytny jak ty. Okej, okay, a skąd mnie znasz? Mówi, że łowca potworów dobrze słyszy, co niesie wiatr. Mug twierdzi, że wszelka moc na nic się zda, jeśli nie potrafisz pociągnąć za spust we właściwym momencie. Gdy wokół roi się od potworów, to albo zabijasz, albo giniesz. Co wybierasz? Może i doskonale strzelasz, jednak musisz z większą rozwagą dobierać swoje cele. Trudno za innych podejmować decyzje, które zaważą na życiu i śmierci, ale ktoś musi to zrobić. Zabijesz każdego, kogo chcesz tak naprawdę. Twierdzi, że zazwyczaj zabija tych, których nie lubi. No to tak jak mówię. Martwi się, że gdy świat się skończy, skończą się także potwory. Na co będzie wtedy polował? Rozumie, dlaczego tak bardzo próbujesz przetrzebić stado, ale prosi o zostawienie jakichś potworów dla innych. Przyklaskuje twojej współpracy z plemieniem Jagnich. Mają ducha walki niczym stado jastrzębi. Okej, a polujesz z nimi czy nie? Gdy tylko ma okazję, to tak. Chociaż nie radzą sobie najlepiej w starciu z potworami. Ale dość już tego, co? Mówi, że dzika przyroda i natura zmieniły się i obróciły przeciwko nam. Gdy zmianie uległ cały świat, instynkt przetrwania wziął górę. Nie jest pewien co do wegańskiej diety. Jeśli natura uległa zmianie, kto wie, jak to wpłynęło na chemiczny skład ciała. Teraz jednak ma wrażenie, że doskonale wie, gdzie znajdują się potwory maści wszelakiej. Tego szukasz potworów. Jak jest w ogóle potworów napisane przez V? Duże, to świat jest większy. Żeby wiedzieć, gdzie przebywają, należy dowiedzieć się, gdzie były. Mug mówi, że nim nauczysz się biegać, musisz opanować chodzenie. Nim nazwiesz się prawdziwym łowcą potworów, warto nabrać wprawy. Masz szczęście, bo może ci pomóc. Rozumie, że musisz zacząć od czegoś mniejszego, nim skoczysz na głęboką wodę. Najlepiej będzie rozpocząć od jaskini skwipów. Gdy upolujesz kilka tych niewielkich stworzeń, nabierzesz wprawy. Właśnie to jest ciekawe, bo widzę tutaj nawet, że chyba to było zamierzany cel twórców, by zamiast W było F. Jest łowca potworów. Nie ma łowca potworów, tylko łowca potworów przez F, nie przez W. Aż jestem ciekawy, jak on na to zareaguje. Jeśli zamierzasz czepiać się jego wymowy, to lepiej skup się na sobie, bo według niego masz poważniejsze problemy niż twoje tak zwane zdolności łowieckie. No trochę się tu ciebie przyjebaliśmy, no ale to było ciekawe, no. Mogę cię ograbić czegoś? Nic tu nie masz. Teraz znajdź grotę skipów, dobra. Zapiszmy sobie też tutaj tą lokalizację. Zobaczmy. Chyba. O, ledwo co weszliśmy do tej śmierciosfery. A widać, że jest dość duży obszar.
Dobra, musimy wrócić do naszego robotaju. Nie marnuję energii. Nie marnuję, spoko, wskakuj. Dobra, lecimy, robocie. Uprowadź nas ku zwycięstwu. Let's go! Ej, lubię tego robocika, naprawdę. A ja muszę to wziąć i wchłonąć, widzę. A i te potworki też wtedy łapię. Idziemy do tej groty. Chwila. To nora z kwipów. Siedzi ich tam całe mnóstwo. Ale nic tu nie widać. Ho. Wow, ale nas leją. On bym wyszedł z tego robota, ale podejrzewam, że to wcale nie będzie prostsze. Jak mogę wciągnąć? Chyba nie. No tu tylko jeden klawisz mogę na nich stosować tak naprawdę. Nie wiem ile ich jeszcze zostało. Ktoś jeszcze tu żyje? Czy macham bez... A nie, tu jest jeszcze. Boże, i ogień, i lód. Okej, okay, chyba wszystkich pokonałem. Więc ich niestety nie mogę zebrać. Łoj. A nie, mogę tu iść. Ale nie chcę ryzykować. Jak jestem w robocie, to trochę w robocie polatajmy. Okej, okay, ale to se zbiorę z chęcią. Nie, tego nie zebrałem jeszcze raz. Cyk. Biozagrożenie odstręczające. Dobra, tu już muszę jednak wyjść. Coś było jeszcze ciekawego tak do przyjrzenia, czy nie? A tu też są drzwi. Zamknięte. Aha, no i już nieważne. Nie było tematu. Okej, tu nic nie ma. Tam nie będę wychodził. Dobra, idziemy do tych drzwi. Zostało nam jeszcze 15 minut odcinka. Więc wykorzystajmy jak najlepiej. Słuchając opowieści, tak. Kiedy ulotniły się opary z radioaktywnych odpadów, z gleby zaczął unosić się gaz i skaził budynki, nawet te należące do toksanolu. W pewnym sensie sami sprowadzili na siebie zgubę. No niestety, ludzie sami na siebie sprowadzili, to jest akurat prawda. Więcej kurwa tych naft i tak dalej niech wymyślają. Okej, okay, tu i nic nie ma, lecimy dalej. Znowu winda, ciekawie. Wejdź na wyższy poziom, a jadę w dół, okej. Okay. Nie będę się czepiał. O, duży obszar, coś tu mi się nie podoba. O, ale czyżbym tu miał coś podlewać? O, mam pomysł. Rozwal pokrywę w tym szlamowocie. To było tak, tak, szlam wypełni tak. To miejsce, a ty dostaniesz się do tamtego wejścia. A, czyli oni po prostu wtedy wyżej biorą i... Tu? No, skakuj, skakuj. Teraz mam złapać te skwiny. Kurde, właśnie... Nie czas, by oglądać się za siebie. Skup się na tym, co przed tobą. Kurde, boję się, że to właśnie będzie tak wyglądać. Chodź tutaj kolejny. Tam ktoś uciekł, widziałem. I one uciekły. A, tu jesteś. Takie wywiórki trochę. Zmutowane, co prawda, ale wywiórki. Cześć, słodziaku. Ale z ciebie łowca. Teraz znajdź schowek. Pocisk szuka domu. Okej. Okay. Bum posłon jup sitko. O Jezus. Jak to strzela?
chyba nie to jest. Musisz dopasować do siebie przełączniki. To też możemy zrobić przy okazji. Tak, tak. Tak. Nie, nic trudnego. Było proste akurat. Dobrze. Tyle prądu powinno uruchomić serwomechanizm, który aktywuje układ. Mhm. Okej. Okay. Tu jak... Tutaj przeszukaliśmy teren, tu nic nie było. Tutaj, tu byliśmy, prawda? Ta, tu też już byliśmy. Byliśmy, a tak, stąd przyszliśmy, dobra. Tu nic nie było, a tu w końcu te drzwi odblokowaliśmy. Zobaczmy. Kolejna winda, tym razem w górę czy w dół? A, i teraz w górę lecimy. A, tu jest jakiś kolejny schowek. Gdy chcesz włożyć w coś całą swoją siłę. Odkurznik, grubostrze, okej. Okay. Dwuręczne, więc mi się nie przyda. I teraz mamy wrócić do Gizma, a obszar już ogarnęliśmy. Okej, okay, czyli wskakujemy do robota i wracamy do niego. Na pewno idziesz w dobrą stronę? No kurde, gościu, ja wiem gdzie idę. Nawet nowy poziom wbiliśmy. Czuję się jak na Marsie, szczerze, z tym robotem. Ale fajny motyw jest z tym robotem. Z jednej strony tak, podejrzewam, że to będzie wyglądać teraz z tymi czterema mopkami tak samo, z tymi piatożercami. Ale jeżeli za każdym razem mamy mieć co innego, to naprawdę to będzie ciekawie wykorzystane, no. Więc musimy wrócić do tego Gizma. Ciekawe, co nam powie. Pewnie nas wyśle zaraz na walkę z kolejnym światożercą. Zobaczymy, jeżeli taki będzie układ gry, to niestety może wam się trochę nudzić oglądanie tego, ale no chcę przejść całą grę, nie chcę z niej rezygnować, nie? Bo dzisiaj już mi jeden znajomy powiedział, że w sumie ta seria to takie trochę jest Resident Sleeper. Ale no nie chcę zostawiać gry tak naprawdę zaczętej. Ewentualnie mówię, może uda się w środę ogarnąć kolejną serię z gry, tym razem z kimś w koopie. Gdzie ja tam tu wejść? Tutaj masz drzwi jakieś? Tutaj. No, uda się zrobić z kimś w koopie w końcu. Jak do ciebie dojść? Tu nie było żadnego przejścia. A nie, jest, tu jest wejście. Sorry, memory. No, no i może w środę zaczniemy z nową serią, nie? Zostaw tą wewiórkę, taka słodka, taka hałasyćki. Mówi, że tyle z kwipów zapewni działu pazurodźwigowemu Mektona nieskończony zapas amunicji. Dobra robota. To specjalna broń, którą stworzył do przechowywania skwipów w Mektonie. Dzięki niej będzie mógł je wystrzelić w puchcia wielgucha. Gizmo stworzył już wcześniej pojazdy, by samemu stawić czoła puchciowi wielguchowi, lecz poległ. Tym razem jest inaczej. Mekton jest na tyle silny, by poradzić sobie z tym zadaniem. Mhm. Okej, okay, pokazanie mniej więcej jak on wygląda. Okej. Okay. Pora powstrzymać światożercę. Inaczej obrażenia, które zadał drzewu, mogą okazać się śmiertelne. Mamy czas, by przed zaatakowaniem puchcia usprawnić Mektona. W śmierci sferze można znaleźć sporo wraków, dzięki którym uda ci się doposażyć Mektona. Na pomysł budowy Mektona wpadł po tym, jak znalazł wielką skrzynię z metalową ramą do stworzenia czegoś, co Toxanol nazwał egzoszkieletem. Okej. Okay. Gizmo chce ci pomóc. Jeśli będzie w stanie.
No, w sumie te odpowiedzi to są takie dla mnie trochę śmieszne. Chce mi pomóc, a więc nie wiem co robić, umknęło mi coś ważnego, muszę już iść. Nie wiem co robić. Musisz pomóc Gizmowi pokonać o Jezus, naprawdę. Zniszczy zachodni korzeń. Tego się spodziewałem akurat, że mi powiesz. Mówi, że uprzejmie z twojej strony byłoby wybrać się do zagrody Gnuni i przedstawić się Noko. Zastanowię się. Całkowicie to rozumiem. Gizmo chce ci pomóc, jeśli będzie w stanie. To na pewno wszystko. Aha. Zgadza się z tobą. Świat już legł w gruzach. Trzeba radzić sobie z tym, co zostało. Dobra, to znikam stąd. Zaraz zobaczymy, jaki jest następny cel misji. Masz swoje sprawy. Gizmo chce ci pomóc. O Jezus. Jeśli będzie w stanie. To chyba na tyle. Ma sporo do roboty, więc się nie martw. Okej, co? Pokonaj. No. Chyba niestety trafiliśmy na martwy punkt tej gry. No dobra. Ale dzisiaj ja już się z wami żegnam. Dzięki za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. W sumie, jeżeli wam się z tego podoba dalej ta seria i tak dalej, to zostawcie komentarz, co myślicie o tej gierce. No i zostawcie łapkę. Ciebie, potraktuj to poważnie. Zostawcie łapkę, bo to jednak faktycznie motywuje. Ja się na razie z wami żegnam. Nara!